że tamci nigdy tu nie przychodzą? Bo jeszcze by się napracowali. To dlatego dostaniemy premię o połowę mniejsze niż oni. Bo jesteśmy na ich usługi. Zawsze to samo. Nie przychodzą tu przez ciebie, bo nie masz za grosz osobowości. To moje miejsce. Wstawaj. Oczywiście, przepraszam. Co jest grane? Niektórzy z was pewnie zauważyli, że nie jesteśmy jeszcze w domu. Jesteśmy w połowie drogi. Matka zmieniła kurs. Dlaczego? Musi tak robić w pewnych okolicznościach. W jakich okolicznościach? Matka odebrała transmisję niewiadomego pochodzenia. Musimy zbadać sprawę. Transmisję? Tutaj? Jaka transmisja? Sygnał akustyczny. Powtarza się co 12 sekund. Ktoś wzywa pomocy? Nie wiem. Człowiek? Nie wiadomo. I co z tego? Regulamin mówi, przykro mi to mówić, ale jesteśmy jednostką handlową, nie ratowniczą. Właśnie. To nie należy do moich obowiązków. A co z forsą? Za parę groszy chętnie się dostosuję. Wróćmy do sprawy premii. Przepraszam, mogę się wtrącić? Porozmawiajmy o premii. Według umowy o pracę musimy zbadać źródło każdej transmisji, która może pochodzić od istot inteligentnych. Nie chcę tego słuchać. Nie wiemy, kto to nadał. Wysłuchaj go. Pod rygorem utraty udziału w zyskach. Całego. Zrozumiano? Tak. Polecimy tam. Oczywiście. Mamy orbitę równikową. Kurs ustawiony.